Cześć, witam. Za nami kolejny dev stream, także przejdziemy sobie od razu do omówienia najciekawszych punktów. Na początku coś dla konsolowców, bardziej ze stajni Sony, to znaczy będziemy mieli następną generację, to znaczy wyjdzie Warframe na PlayStation 5 z lepszą grafiką, szybciej wczytującymi się mapami i tym podobne. Dostaliśmy też kilka wzmianek a propos tego, co już jest i co się kończy, to znaczy kończy się event halloweenowy u córki na Deimosie, także jeśli jeszcze nie kupiliście wszystko, co was interesuje, lepiej się za to wziąć. Poza tym oczywiście, jak już pewnie wiecie, została wprowadzona Neza, Neza Prime do wydropienia oraz zakończenie Gwiezdnego Szlaku z bossem na czele Nihilem. Z nowości zostanie zreworkowana broń biała miotana glawie, to znaczy inaczej będą wyglądały ataki, będziemy mogli teraz rzucać glawiami podczas wślizgów, a same ataki i combo będziemy mogli łączyć z bronią palną. Kolejne zmiany dotyczą stalowego szlaku. Na początku, jak większość z was pamięta event z akolitami, tym razem już go nie będzie. Jak pewnie zdążyliście zauważyć, modyfikacje możemy zdobyć na Deimosie, a sami akolici będą teraz się pojawiać w stalowym szlaku na misji. Będzie to w rodzaju minibossa. A będą oni teraz po prostu dropić stalową esencję. Co do stalowego szlaku, pojawią się teraz też misje dzienne. Będą one widoczne na naszej liście alarmów, a nagroda za wykonanie to oczywiście stalowa esencja. Co ciekawe, nie musicie mieć odblokowanego tego miejsca na stalowym szlaku. Wystarczy, że wykończycie taką misję i w tym momencie odblokowuje się wam to miejsce. Co ciekawe, też za stalową esencję będziemy mogli kupić od Teshina dodatkowe rzeczy. Rzadsze przedmioty, które będą się resetować co tydzień. A aktualizacja do stalowego szlaku wyjdzie wraz z Deimos Arcana, który ma pojawić się już w listopadzie. No i właśnie, Deimos Arcana. Przejdźmy teraz do tego, co pojawi się wraz z tą aktualizacją. Na początku pokazano nam film, który ma przedstawiać, co będzie działo się, albo właściwie, co będziemy robić w głąb Deimosa. Na razie nie za wiele, wiadomo tylko, że będziemy rozwiązywać jakieś zagadki, ale nie wiadomo do końca, gdzie nas to doprowadzi, ani co nam to da. Myślę, że to też kwestia spoilerów, po prostu nie chcieli nam tutaj za bardzo spoilerować, co będzie się później działo. Następnie przedstawiono nam zmiany a propos chromy. Jak zapewne wiecie lub nie, wcześniej działał tak, że w zależności od kolorów naszego frame'a, takim biliśmy efektem naszych przeciwników. Nasze umiejętności miały taki efekt, to znaczy taki status. Teraz będzie mógł przerzucać się w trakcie misji. Także dynamicznie będziemy mogli zmieniać się, czy nasze umiejętności mają być od elektryczności, ognia, zimna, czy trucizny. I co do zmian frame'ów, jeszcze przejdziemy sobie później, ponieważ nie tylko chromę czekają zmiany. Później pokazano nam nowego nekramecha, który głównie opierać się będzie na broni białej, walce z tarczą i dużym mieczem. Miała tutaj też miejsce mała wpadka. Tak, zamierzona gra słów. Następnie zobaczyliśmy high quality zdjęcie z frame'ami, które otrzymają zmiany. I od prawej strony, chromę już wiecie, dla następny jest Ash. U niego zostanie zmieniona czwarta umiejętność. Jak wiecie, musieliście nastakować trzy takie znaczniki nad przeciwnikiem, żeby zadać maksymalne obrażenia. Teraz od razu będą nastakowane, wystarczy, że tylko spojrzycie. Także bardzo fajny buff dla Asha. Następnie mamy Zephyra i zmiany w dwóch umiejętnościach. Drugi skill będzie teraz zadawał większe obrażenia z każdym pojedynczym uderzeniem oraz przeciwnicy, którzy będą mieli poniżej 30% życia, będą otwarci na wykończenie parazonem. Zmienią też jego czwartą umiejętność, tym razem nie dość, że przeciwnicy będą bardziej przyczepiać się do tornada, to do tego jeszcze będzie mieli większą kontrolę nad nim, to znaczy będzie mogli albo ustalić, że ma się przemieszczać, albo stać w miejscu. Atlas otrzymuje małą zmianę związaną z jego trzecią umiejętnością, kiedy petryfikuje przeciwników, zamieniani są w kamienne bastiony, a pobliscy wrogowie będą otrzymywać obrażenia obszarowe od cięć. Nekros otrzyma zmianę w pierwszej umiejętności, tym razem kiedy jej użyje, na przeciwniku, który ma poniżej 25% życia, od razu go zabija. Klon zabitego przeciwnika zasila waszą armię, albo kiedy macie pełną armię, leczy ją. Ostatnia zmiana dotyczy Nidusa, tym razem kiedy rzucimy larwę, naszą drugą umiejętność, która przyciąga przeciwników i zostaną oni zabici właśnie w tej larwie, mają szansę nastakować naszą pasywkę. Więc teraz nie tylko nasza pierwsza umiejętność stakuje pasywkę, ale również zabici przeciwnicy w trakcie drugiej umiejętności. Co też ważne, to wasi sojusznicy również mogą zabić takiego przeciwnika w larwie i mimo to macie szansę otrzymać tego staka. Teraz przechodzimy do nowych augmentów dla frame'ów. Pierwszy będzie Wisp. Augment ten będzie dotyczył jej trzeciej umiejętności. Teleportowanie się do jej dzbanków będzie kosztować 50% energii. Dodatkowo otrzymamy 10% szansy na trafienie krytyczne karabinem snajperskim za każdy metr przemierzony właśnie tą teleportacją. Maksymalnie możemy uzyskać 350% szansy trafienia krytycznego. Drugi augment dotyczy Revenanta i jego
jego pierwszej umiejętności. Każdy przekabacony przeciwnik tą umiejętnością da nam 10% więcej obrażeń bronią główną. Trzeci augment dotyczy Gaussa i jego pierwszej umiejętności. Fala uderzeniowa, która tworzy się po uderzeniu w jakąkolwiek ścianę, będzie teraz tworzyć dodatkowo wyrwę, która będzie ściągać wszystkich przeciwników w zasięgu 8 metrów. Ostatni augment dotyczy Garudy i jej ultimata, czyli czwartej umiejętności. Kiedy klikniemy tę umiejętność, stworzymy wokół Garudy efekt obszarowy. Ostrza Garudy otrzymują 100% dodatkowego licznika combo w momencie, kiedy uderzą w przeciwnika, który ma nałożony efekt krwawienia. Zobaczyliśmy później już po raz kolejny właściwie, jak wygląda w przybliżeniu skin deluxe dla Gary. Z aktualizacją Deimos Arcana ma wejść dodatkowych 7 broni. Dzisiaj pokazali nam dwie. Jedna z nich to wachlarze, jest to broń biała. Oczywiście dodatkowo otrzymamy też nowy stance, nową postawę dla tego typu broni. Druga broń, jaką nam pokazali, to broń ciężka. Będzie to coś na rodzaju wyrzutni granatów. Później pod naciskiem czatu, ponieważ DE wcale tego nie chciało dzisiaj robić, pokazali nam model Lavosa, nowego frame'a. Co ciekawe, tego tutaj jeszcze nie widać, ale przy rękach będzie miała węże, które również będą animowane. Jednak niestety na Lavosa sobie jeszcze poczekamy, ponieważ na pewno nie wejdzie z Arkanem Deimosa. Małe zmiany czekają też Kuvaliczy. Pierwsza to taka, że matchmaking będzie troszeczkę bardziej dostosowany, który będzie bazował na regionie, w jakim stacjonuje nasz Licz. Druga zmiana to taka, że Licze będą pojawiać się też na misjach railjackowych, czyli możliwe, że będzie mieli do pokonania jakiegoś kapitana Licza, który będzie sterował inny statek. Następnie wspominano też o odpowiednikach Kuvaliczy, tylko że w korpusie, jednak tutaj nie za wiele na razie nam pokazano, a jedynie broń, jaką będą się posługiwać. Będzie to coś na zasadzie walizki, która będzie się transformowała w broń. Niestety nie wiemy jeszcze, jak to będzie wyglądało, nie pokazano nam żadnego gifa ani filmiku, także na razie mamy tylko takie coś. Jeśli chodzi o ten devstream, to by było na tyle. Nic więcej ciekawego tam z mojego punktu widzenia nie było. I jak wam się podobają zmiany w Deimos Arcana? Jest coś, co was interesuje bardziej lub mniej? Czy raczej czekacie na dalszy rozwój gry i kolejne aktualizacje? Ja wam w tym momencie bardzo dziękuję za słuchanie i na razie.